Witam serdecznie w pierwszym odcinku o fortach twierdzy Demblin. Dzisiaj odwiedzimy obiekty należące do pierścienia umocnień chroniących twierdzę Demblin. Obszerny i bardzo ciekawy program o demblińskiej twierdzy zrobił niezawodny pan Wołoszański, który to dokument serdecznie polecam. W skrócie jednak, w ramach ogólnego zarysu oraz tła historycznego, wspomnę, że miejsce budowy twierdzy Rosjanie wybrali na podstawie strategicznej lokalizacji położonej między rzekami Wisła i Wieprz. Solidny i duży fort ulokowany w widłach tych rzek zabezpieczał potencjalne ataki wojsk niemieckich od zachodu i austriackich od południa. Twierdza została ukończona w połowie XIX wieku, a następnie rozbudowywana i ulepszana przez kilka kolejnych dekad. Po podłączeniu Iwangorodu do linii kolejowej, dalszej rozbudowy kolei w kierunku wschodnim oraz zachodnim, wzrosło znaczenie strategiczne samej twierdzy. W związku z tym podjęto decyzję o zabezpieczeniu przedpola poprzez budowę dodatkowych umocnień tworzących rozbudowany pierścień obrony. Jednym z nich był bardzo podobny do twierdzy Demlin Fort Gorczakowa, jednak zdecydowanie mniejszy, znajdujący się zaraz na lewym brzegu Wisły, oraz 7 mniejszych fortów po obu stronach rzeki. Po lewej stronie znalazły się również obiekty, które odwiedzimy w tym i następnym odcinku. Pierwszym jest fort numer 5, zwany Fortem Boreckim lub po prostu Fort Borek, zbudowany i położony blisko wsi o tej samej nazwie. Fort powstał jednocześnie z fortem numer 2 pod koniec 1880 roku i położony jest dokładnie na lewym brzegu Wisły. 4 km od Cytadeli i 3 km od fortu Borowa, znajdującego się po drugiej stronie rzeki. Zbudowany został na planie pięcioboku. Miał wysokie wały, oddzielone skarpy i przeciwskarpy, ceglane kojce połączone poternami oraz kaponiery. Był to 1000-osobowy garnizon, posiadający baterię 24 dział, ubezpieczających rejon na wschodnim brzegu Wisły, okolice wsi Borek, Regów, a na wschodzie teren Wyżyny Gniewoszowskiej oraz trakty wiodące do Zalesia i Wólki Wojcieszkowskiej. Fort posiadał łączność drogową, telefoniczną i telegraficzną z Cytadelą oraz pozostałymi obiektami obronnymi. W przypadku ataku mógł również wspomagać pozostałe forty ogniem baterii artyleryjskiej. Na przełomie XIX i XX wieku twierdza Demblin oraz wszystkie okalające forty nieco podupadły, a niektóre obiekty samej cytadeli czy fortów były już przestarzałe i w nie najlepszym stanie technicznym. A wynikało to z kilku czynników. Pierwszym był rozwój broni gwintowanej oraz nowego typu artylerii, która bez trudu rozbijała ceglane czy betonowe mury oraz umocnienia, co stawiało pod znakiem zapytania sens utrzymania i obsadzenia starszych obiektów. Drugim powodem była zmiana doktryny obrony dowództwa wojsk rosyjskich, dająca priorytet twierdzom na północnych oraz wschodnich terenach ówczesnego Królestwa Polskiego. A trzecim oczywiście były pieniądze. W 1909 roku padła nawet decyzja o wysadzeniu obiektów, ale ten plan również okazał się zbyt kosztowny i w rezultacie go zaniechano. Po kilku latach dalszej degradacji umocnień, w wyniku coraz bardziej napiętej sytuacji w Europie, postanowiono jednak przywrócić chociaż znikome znaczenie cytadeli oraz fortom, szczególnie tym na lewym brzegu Wisły. W 1913 roku ponownie zaczęto obsadzać forty Borek i Wannowskiego oraz przeprowadzono naprawy i ulepszenia. Odpowiedzialnym za przywrócenie zdolności obronnych fortu Borek był podporucznik Borisow, podlegający teraz nowemu dowódcy twierdzy, generałowi Schwarzowi. Między innymi pogłębiono fosy, umocniono część budowli betonem, przygotowano stanowiska obronne i artyleryjskie. Przedpole oczyszczono z drzew i krzewów, postawiono pola minowe i rozciągnięto sieć drutu kolczastego. Do fortu trafiają również liczne posiłki, zaopatrzenie oraz pojawia się artyleria złożona z dział różnego kalibru. Mimo że front wschodni nie był w 1914 roku pierwszoplanowym teatrem działań wojennych dla Niemiec, to jednak skierowano wojska na linię Wisły, wypełniając w ten sposób sojusznicze zobowiązania wobec Austro-Węgier. To wpłynęło na tempo prac naprawczych i obronnych fortów pierścienia wokół twierdzy Demblin.
Siły niemieckie dotarły w pobliże fortu w dniu 9 października 1914 roku, a pierwsze poważniejsze walki miały miejsce dzień później. Zadaniem fortu Borek było wiązanie sił przeciwnika podchodzących pod mosty na Wiśle oraz obserwacja przed pola i ułatwienie prowadzenia ostrzału wielkokalibrowej artylerii znajdującej się w twierdzy Dęblin. Mimo pospiesznych przygotowań do obrony i mniejszej liczebności wojsk rosyjskich, udało się powstrzymać niemieckie natarcie. 19 października oddziały niemieckie wycofują się o kilka kilometrów na zachód, czekając na nadciągające wojska austriackie. W tym momencie fort przejmuje rolę wsparcia kontratakujących wojsk rosyjskich. 22 października po przybyciu wojsk austro-węgierskich strona rosyjska ponownie przechodzi do obrony. Forty, jak i twierdzę, udaje się jednak utrzymać, a po pojawieniu się armii rosyjskiej na prawym brzegu Wisły, wojska austriackie przechodzą do odwrotu, ponosząc dość znaczące straty. Bitwa o twierdzę zostaje zakończona. Generał Schwarz, udowadniając dowództwu rosyjskiemu zasadność obrony Dęblina, forsuje plany dalszej rozbudowy fortów i cytadeli. Realizacja strategii generała została zaplanowana na rok 1915. Fort Borek otrzymał baterię artylerii ciężkiej oraz sekcję aeronautyczną, pozwalającą na bardziej szczegółową obserwację terenu przy użyciu specjalistycznych balonów. Zwiększono również stan osobowy i uzupełniono zapasy. Niestety majowe przełamanie frontu przez niemiecką armię i seria porażek wojsk rosyjskich spowodowała, że już w lipcu pod fortami ponownie pojawiły się wojska niemieckie oraz austriackie. W obliczu ogromnej przewagi wroga dowództwo rosyjskie zarządziło ewakuację. Na początku sierpnia 1915 roku forty i cytadela zostały zaminowane, a następnie wysadzone przez oddziały saperów. To, co pozostało z fortów, trafiło w ręce Austriaków, a sama twierdza przypadła wojskom niemieckim. Po wycofaniu się Rosji z wojny, forty nie miały już praktycznie żadnego znaczenia strategicznego, a ich resztki posłużyły lokalnym mieszkańcom do odbudowy zniszczonych lub budowy nowych domów. Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, forty nie wzbudzały zainteresowania również nowego właściciela. Wynikało to po części z faktu, że oczy dowództwa polskiego były skierowane głównie na wschód. Podczas II wojny światowej działania wojsk polskich w tym rejonie polegały na wycofywaniu się za linię Wisły, a następnie wysadzenie mostów w celu utrudnienia przemarszu wojsk niemieckich. Stąd pewnie w nowym konflikcie te stare forty nie przysłużyły się już w żaden militarny sposób. Opuszczamy zatem fort numer 5 i szybkim lotem udamy się do kolejnego obiektu. Obiektem tym jest Fort Wannowskiego.
Pierwotna nazwa fortu to po prostu numer 6 lub też Nagórnicki, od pobliskiej wsi Nagórnik. Następnie został przemianowany na wcześniej wspomnianą nazwę pochodzącą od nazwiska byłego rosyjskiego ministra wojny. Fort powstał w 1885 roku na łagodnym wzniesieniu niedaleko Łachy Wiślanej. Znajdując się 3,5 km od Cytadeli i około 3 km od Fortu Borek, jest najbardziej wysuniętym na zachód obiektem pierścienia obrony i stanowił czołową pozycję na lewym brzegu Wisły. Konstrukcja zbiegła się z powstaniem linii kolejowej Iwankorocko-Dąbrowskiej, która to przecina to fort na dwie części. Założeniem strategicznym tego obiektu było to, że jego północno-zachodnie ramiona zabezpieczały ostrzałem miejscowości takie jak Kępice, Głusiec, Zbyczyn, Piwonie oraz tor kolei Dąbrowsko-Dęblińskiej. Południowo-zachodnie zaś Wolę Klasztorną, Nagórnik, Zalesie i Wyżyny na prawym brzegu Łachy. W trakcie ofensywy niemieckiej jesienią 1914 roku fort znalazł się pod zmasowanym ostrzałem artylerii. Atak ten miał umożliwić przedarcie się siłom niemieckim w rejon Wisły i oflankowanie pozostałych umocnień pierścienia twierdzy, do czego jednak nie doszło. Po odparciu ataku fort Wannowskiego wspierał kontratak sił rosyjskich w kierunku wsi Sławczyn i stacji Sarnów, który jednakże zakończył się niepowodzeniem. Po wycofaniu się wojsk niemieckich i austriackich fort został włączony do planu Schwarza, a pieczę nad nim przejął kapitan Głazenow. W 1915 roku, w trakcie ewakuacji wojsk rosyjskich, fort Wannowskiego spotkał podobny los do pozostałych umocnień w rejonie. Mimo to jest to najlepiej zachowany fort na lewym brzegu Wisły i w następnym odcinku zwiedzimy już go dokładnie z poziomu gruntu. Thank you.